dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym briefingu tutaj w Zamościu. Cieszę się, że właśnie tutaj u nas w regionie mogę powiedzieć o bardzo ważnej inicjatywie Ministerstwa Sprawiedliwości, która została przyjęta przez polski parlament. Jest dzisiaj ze mną pani mecenas Agnieszka Terejko ze Stowarzyszenia Przystań oraz pani mecenas Iwona Przewór ze Stowarzyszenia Bonafides, dwóch ośrodków pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem tutaj z naszego regionu, bo tematem dzisiejszego spotkania jest przyjęcie przez polski parlament przygotowanej z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości tak zwanej ustawy antyprzemocowej. To regulacja, która stanowi bardzo istotny krok właśnie w udoskonaleniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową w szczególności. To regulacja, która daje nowe, skuteczne narzędzie do tego, aby problem przemocy domowej był rzeczywiście skutecznie rozwiązywany. Policja otrzymuje nową kompetencję w postaci natychmiastowego nakazu opuszczenia przez sprawcę przemocy mieszkania i jego najbliższego otoczenia. Dotychczas było tak, że bardzo często ofiara przemocy musiała pozostawać pod wspólnym dachem ze sprawcą przemocy. Względnie musiała uciekać, często z dziećmi, szukając schronienia. My odwracamy tę sytuację. To nie ofiara musi opuszczać mieszkanie, ale właśnie sprawca już w momencie interwencji policyjnej po szczegółowej analizie przez policję sytuacji, jeżeli zostanie stwierdzone, że mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia dla życia lub zdrowia domowników, to sprawca będzie zobowiązany przez policję do natychmiastowego opuszczenia mieszkania. Nakaz policyjny będzie trwał 14 dni. W tym czasie ofiara przemocy otrzyma pomoc psychologiczną, prawną, materialną i będzie mogła zwrócić się do sądu o przedłużenie tego nakazu, a więc tutaj już będzie dalej działanie sądu i to jest drugie rozwiązanie, które proponujemy w tej ustawie, rozwiązanie bardzo ważne, bardzo oczekiwane, mianowicie odrębne postępowanie cywilne, ukształtowane w taki sposób, z takimi uproszczeniami, aby sprawa mogła być rozstrzygnięta przez sąd w ciągu 30 dni. To są te dwa ważne rozstrzygnięcia. Oprócz tego ustawa przewiduje wykroczenie za naruszenie tego nakazu przez sprawcę przemocy, które będzie również realizowane w trybie przyspieszonym. Przewidujemy również zwolnienie z kosztów sądowych ofiarę przemocy domowej. Szanowni Państwo, to jest rozwiązanie, które przerywa pewną spiralę strachu, milczenia i przemocy, bo daje pewność ofierze przemocy, że już w momencie zawiadomienia policji, już w momencie interwencji policyjnej ten problem przemocy jest rozwiązany właśnie dzięki temu natychmiastowemu działaniu. I dzięki temu Polska rzeczywiście dołącza do grupy tych krajów, w których ochrona przed przemocą domową jest rzeczywiście na tym najwyższym poziomie. To pokazuje, Szanowni Państwo, że dla nas, dla Ministerstwa Sprawiedliwości, to była inicjatywa bezpośrednio pana ministra Zbigniewa Ziobro. Ja miałem przyjemność pracować nad przygotowaniem tych rozwiązań, że dla nas ważne są rzeczywiście te realne działania, które niosą konkretną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w tym wypadku przemocy domowej, i mają na względzie przede wszystkim dobro osób pokrzywdzonych, ofiar, a sprawcy są skutecznie i adekwatnie, surowo do wagi ich czynu karani. Szanowni Państwo, to właśnie przykład tych konkretnych działań. Innym konkretnym przykładem działania, które podjęliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to jest budowa sieci ośrodków, które niosą pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Od zeszłego roku tworzymy sieć na terenie całej Polski. To jest pierwsza tego typu na tę skalę inicjatywa w naszym kraju. Sieć ośrodków, ponad 300 ośrodków funkcjonujących, w których osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać pomoc, właśnie pomoc prawną, psychologiczną, również w pewnym zakresie materialną.
I również te ośrodki będą włączone w ten system na podstawie ustawy, o której dzisiaj mówiliśmy, właśnie w ten sposób, że będą niosły tę pomoc prawną, psychologiczną, również materialną osobom, które zostały pokrzywdzone przemocą domową. Oddam teraz głos pani mecenas, która opowie o pewnych praktycznych też aspektach funkcjonowania ośrodków, które niosą pomoc również, a może przede wszystkim ofiarom przemocy domowej i też w kontekście oczywiście wdrażania tej ustawy w tym najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Prosimy się o przedstawienie. Agnieszka Tarajko, występuję w imieniu Stowarzyszenia Integracji Rodzin z Przestępstwem Sprawnym. Z praktycznego punktu widzenia osób pracujących z ofiarami przemocy domowej, z pewnością te nowe rozwiązania wprowadzone ustawą przyczynią się do realizacji jej celów. Głównym celem tej ustawy jest szybka, wręcz natychmiastowa izolacja sprawcy od ofiary przemocy domowej. I dzięki tym regulacjom ofiary przemocy domowej będą mogły liczyć na realną pomoc ze strony funkcjonariuszy policji i żandarmerii wojskowej. Dzięki nadaniu tym nowych uprawnień tym organom, to sprawca będzie natychmiast izolowany, natychmiast usuwany z mieszkania i osoba, która doświadcza tej przemocy, uniknie konieczności uciekania, de facto uciekania z mieszkania, często wraz z dziećmi. Rozwiązania te są potrzebne, rozwiązania te są oczekiwane zarówno ze strony ofiar przemocy, jak również osób zajmujących się pracą z tymi osobami i udzielaniem pomocy tym osobom. Dzięki rozwiązaniom będzie wprowadzona realna pomoc, będą możliwe takie scenariusze, w których to nie osoba doświadczająca pomocy będzie znajdowała się w sytuacjach, w których jest zmuszona do opuszczenia mieszkania, tylko właśnie sprawca. Ja również ze swojego punktu widzenia jako prawnik mogę bardzo pozytywnie ocenić, zaaprobować zmiany tej ustawy polegające na zwolnieniu z opłat sądowych w tego typu sprawach osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz bardzo pozytywnie oceniam również przyspieszenie postępowań sądowych, które nastąpi dzięki nadaniu nowym uprawnieniom policji, między innymi w doręczaniu korespondencji sądowej. Dziękuję bardzo. Mogę pytanie może od razu? Pani mecenas, czy więcej jest takich spraw w czasie pandemii? Czy w czasie pandemii jest więcej takich spraw, w związku z tym, że ludzie są... Tak, niestety, ponieważ osoby, które razem ze swoim oprawcą są zmuszone do zachowania tej izolacji domowej, częściej są narażone na przemoc ze strony sprawców. Więc cieszę się również, że tak szybko ta ustawa przeprowadzona i wejdzie w życie w najbliższym terminie. Szanowni Państwo, ja chciałabym, Iwona Przewor, prezes Stowarzyszenia Bonafides, ja chciałabym zwrócić uwagę na bardzo ważny aspekt tej ustawy. To jest 14 dni. Nakaz obowiązuje na okres 14 dni. Te 14 dni służby pomocowe, a przede wszystkim ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, które powstały w ramach sieci Ministerstwa Sprawiedliwości, będą miały kolosalne zadania. Będą musiały pokazać osobie pokrzywdzonej przestępstwem pewną perspektywę, w jakiej się znalazła, z jakiej może wyjść dzięki swojemu działaniu. Tutaj niezmiernie istotne jest to, żeby uruchomić interdyscyplinarną pomoc dla takiej osoby, zarówno psychologiczną, prawną, niejednokrotnie również psychiatryczną, żeby ta osoba mogła zrozumieć swoją sytuację i wybrać te drogi rozwiązania tej sytuacji, które będą dla niej najbardziej korzystne. W naszym stowarzyszeniu od wielu lat propagujemy jedną podstawową zasadę,
że tak naprawdę każdy jest autorem swojego losu, ale w tej sytuacji, jakiej jesteśmy dzisiaj, te osoby nie są w stanie samodzielnie podejmować decyzji, albowiem stale są pod wpływem i oddziaływaniem sprawcy. Dopiero izolacja na czas 14 dni spowoduje, że będą mogły w sposób świadomy i odpowiedzialny podjąć decyzję, czy chcą wrócić do tej relacji, na jakich zasadach chcą wrócić do tej relacji, czy chcą chronić dzieci, czy mają zasoby do tego, żeby samodzielnie funkcjonować w sposób bezpieczny dla siebie i swojej rodziny. Wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości na terenie województwa lubelskiego zbudowaliśmy całą sieć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. To nie tylko ośrodki. W roku 2019 dzięki inicjatywie pana ministra udało nam się podpisać szereg porozumień z instytucjami pomocowymi, policją, ośrodkami pomocy społecznej, zespołami interdyscyplinarnymi. Służby pomocowe w województwie lubelskim są przygotowane na wdrażanie tej ustawy. Jesteśmy gotowi, żeby skutecznie, efektywnie i interdyscyplinarnie pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Teraz tylko i wyłącznie edukacja i zrozumienie, że ten okres nakazu opuszczenia jest czasowy, że po tym czasie sprawca będzie mógł wrócić do tego domu, jeśli osoba pokrzywdzona przestępstwem nie podejmie żadnych skutecznych, wymiernych, efektywnych działań, chociażby nie złoży wniosku do sądu o przedłużenie stosowania nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu. To jest bardzo ważne. Tak samo jak ważne jest to, żeby w tym wniosku o udzielenie wniosku o zastosowanie obowiązku opuszczenia domu był wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Ważne jest to, żeby zarówno osoba pokrzywdzona, jak i system rodzinny, dzieci zostały objęte specjalistyczną i profesjonalną pomocą, szczególnie psychologiczną, bo zrozumienie swojej sytuacji, zrozumienie mechanizmów działania własnej sytuacji jest bardzo ważne. Proszę Państwa, my funkcjonujemy w okresie zagrożenia epidemiologicznego jako ośrodki i słyszymy, że osoby mają bardzo dużą trudność w podejmowaniu jakichkolwiek konstruktywnych rozwiązań, dlatego że sprawca jest za ścianą, dlatego że sprawca jest w bezpośrednim oddziaływaniu i to on wpływa groźbą, strachem, obietnicami na proces decyzyjny osoby pokrzywdzonej. Przez te 14 dni to jest wystarczający czas na to, żeby osoba pokrzywdzona mogła odetchnąć, odseparować się i zobaczyć, jak wygląda inna perspektywa życia. I sama podjęła tą decyzję. Pani też potwierdza, że teraz jest więcej takich spraw? Teraz są sprawy, które tak naprawdę eskalują w wyniku frustracji, która narasta w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w związku z tym, że jesteśmy w domach. W związku z tym, że sprawcy tak naprawdę też w wyniku frustracji eskalują swoje zachowania. Ale też to, co obserwujemy, to to, że osoby pokrzywdzone bardzo często zwracają się i mówią, że ten okres takiej izolacji jest okresem podejmowania trudnych decyzji. Stąd praca ośrodka jest pracą non-stop, bardzo intensywną, bez względu na to, czy jest zagrożenie epidemiologiczne, czy różne służby pracują, czy nie pracują. Proszę Państwa, my dziennie odbieramy kilkadziesiąt, kilkaset telefonów z prośbą o pomoc. To jest naprawdę realna i wymierna pomoc, mimo że jest świadczona zdalnie. Wszystkie ośrodki, które są prowadzone przez Stowarzyszenie Bonafides, pracują. One są otwarte. Nie zamknęliśmy się nawet na jeden dzień. Tylko i wyłącznie ta pomoc specjalistyczna jest świadczona zdalnie, aczkolwiek zawsze osoba może podjąć decyzję o bezpośrednim kontakcie z zachowaniem oczywiście wszystkich warunków bezpieczeństwa. Jak to procentowo możemy określić wpływ epidemii COVID-19 i kwarantanny na wzrost? Trochę za wcześnie na statystyki oceny, niemniej jednak jakby patrząc na statystyki chociażby z perspektywy lutego i kwietnia, to obserwujemy tak wzrost osób nowych, które zgłosiły się z prośbą o pomoc, to jest około 40% w stosunku do miesiąca, 40%. Ale to nie jest, proszę Państwa, jakby wymierne określenie jakby zagrożenia, dlatego że te osoby, które były w kontakcie z stowarzyszeniem, które są osobami, które doświadczały i już korzystały z tej pomocy, no niestety tej pomocy potrzebują jeszcze więcej. Przykładem jest to, że musieliśmy zwiększyć chociażby dyżury lekarza psychiatry, bo to jest jakby też pomoc, której te osoby potrzebują, żeby sobie poradzić z tą sytuacją. To sama izolacja poteguje dużo lęków i niepokoju, a jeszcze jak mamy sytuację związaną z funkcjonowaniem w toku procesu karnego, czy w toku jakichkolwiek procesów związanych z wychodzeniem z sytuacji krzywdzenia, to dodatkowo działa. Dobrze zrozumiałem, że jest 40% więcej interwencji niż przed epidemią, tak? Osób, które zgłaszają się z prośbą o pomoc, nowych osób, które zgłaszają się z prośbą o pomoc do naszego stowarzyszenia. Średnio 40%, to jest taka statystyka w stosunku do lutego. Z kwietnia w stosunku do lutego.
Jeszcze można, panie ministrze, mógłby powiedzieć, na jakim etapie legislacyjnym jest ta ustawa, kiedy wejdzie w życie? Ta ustawa została przyjęta już przez polski parlament. Oczekuję teraz na podpis prezydenta. Wiem, że pan prezydent zamierza ją podpisać bardzo szybko. Przewidziane jest tutaj 6-miesięczne vacatio legis po to, żeby wydać rozporządzenia wykonawcze, po to, żeby przede wszystkim przeprowadzić szkolenia, w które również będą zaangażowane nasze ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym, po to, żeby ta ustawa mogła zafunkcjonować, więc jej wejście w życie to ta połowa listopada. To jest bardzo ważne, bo rzeczywiście spodziewamy się pewnego wzrostu, być może zachorowań również w kolejnej fali jesiennej w związku z epidemią, dlatego tak ważne było, żeby ta ustawa mogła być szybko przeprocedowana przez polski parlament. Tak się rzeczywiście stało. Teraz czas na jej przygotowanie jej wdrożenia, ale to, co można powiedzieć, to to, że rzeczywiście po kilkunastu czy wręcz kilkudziesięciu latach oczekiwania mamy w końcu rozwiązanie, które stanowi to skuteczne narzędzie do walki z przemocą domową. Narzędzie, które jest wolne od wszelkiej ideologii, bo my nie zajmujemy się ideologią, my zajmujemy się konkretnymi działaniami, które niosą pomoc ofiarom przestępstw i skutecznie izolują sprawców od ofiar. Panie ministrze, a czy maseczki z Zamojskiego Zakładu Karnego zostały już przekazane? Te maseczki są przekazywane, tak, rzeczywiście. Dzisiaj i jutro też będziemy przekazywać kolejne. Tutaj szczególne podziękowania dla Służby Więziennej z naszego okręgu lubelskiego, która tak samo jak w całej Polsce angażuje się w wymiar sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga. Szyte są maseczki, szyte są również kombinezony tutaj dla Zamościa w Opolu Lubelskim. To dzięki naszej wspólnej inicjatywie z panem prezydentem Andrzejem Wnukiem i właśnie wiele innych działań, które funkcjonariusze Służby Więziennej podejmują tutaj na rzecz Zamościa i całego regionu.